Siemaneczko wszystkim, z tej strony Mixonem i witam was po dłuższej przerwie, ponieważ musieliśmy wrócić już do szkoły, jak to mówiłem w poprzednim filmiku. No i odpalamy naszą starą serię, czyli powracamy do Niemiec. Tak, słyszycie, do Niemiec wracamy i kolejne filmiki na pewno się pojawią właśnie z Niemczech. Będzie na pewno dużo atrakcji. Filmiki będą teraz dość często, ponieważ jedę tam aż na miesiąc. Więc no, troszkę pewnie się coś znajdzie. Spróbujemy odpalić naszą serię. Dzienne filmiki z powrotem, jak wtedy, kiedy no, była zima. I chodzę teraz w bandanie. Bandana czarna. To się rozumie. No i chciałam wam tylko to wyjaśnić. Zaraz właśnie wyruszamy, będziemy się pakować. No i będę dawał szczegółową relację z podróży. Zatrzymałem się na granicy pewnie. No i dopiero zobaczymy się wtedy w Niemczech, ponieważ pewnie odpadnę, zasnę, Bóg wie co jeszcze. Ale liczę, że wam się to wszystko spodoba, więc nie zapomnijcie za zasubskrybowanie tego kanału, bo polecam. Filmiki będą teraz często. To wam mówię teraz. Teraz na razie nie byłem długo właśnie na kanale, gdyż rozwijam się właśnie na TikToku. Tak, na TikToku. Właśnie dobiliśmy do 9K. Będę wam bardzo wdzięczny, jeśli dobijemy właśnie do tych 10K. I to będzie mój pierwszy stopień ku profesjonalizmowi. Fajnie byłoby mieć 10 tysięcy subskrypcji, ale to chyba niemożliwe. W zupełności małe starczy, ale liczę, że kiedyś dobijemy do tej liczby 10 tysięcy subskrypcji. Będzie mi miło bardzo wtedy. Ale to do tego długa droga. Muszę na początku was przekonać, żebyście myśleli, że ja mam jakieś pomysły dla was. Generalnie teraz na kiku do selfie właśnie mnie widzicie. Badane wszystko widać. No, zabieram najpotrzebniejsze rzeczy, czyli zabieram telefon. Chyba statyw też wezmę, na pewno. No i pewnie laptopa. Laptopa? Możliwe. Słuchawki. No więc widzimy się już zaraz. Jesteśmy już na granicy praktycznie. Idziemy teraz do KFC coś przekąsić. I praktycznie jesteśmy już w domu. Za granicą. Co jest? Nie, zaraz. Zaraz. Nie. Więc zobaczymy się już na miejscu, czyli w Niemczech, na Wismarze. Więc zaraz się widzimy. Siema. Witam. W sumie znowu witam was pierwszy raz, bo jesteśmy już w Niemczech. Przepraszam, ale materiał miałem już nagrany. Tyle, że coś się w moim telefonie stało. No i już nie mam nagrania. Miałem 5-minutowe nagranie zaledwie i się zacięło. Jesteśmy w Starym Mieście. Jak to bym powiedział w tamtym odcinku. Jest absolutnie pusto, nie ma tutaj tłumów. Jest spoko. Nie ma tutaj nic takiego na razie godnego uwagi. Są gofry, lody. A lody są po chyba parę euro, jak to euro. Tylko muszę sprawdzić, jak to możemy zobaczyć. Są przystępne ceny. Tutaj macie lody, no tylko lody są. Chyba. Hello. One grew up there. A teraz zrobimy sobie test niemieckiego loda. To jest Grüne Apfel. Jabłko, jak ktoś nie wie. Dobre. Czy taką śmietankę? Ale w tej śmietany nie ma. Ja za bardzo śmietany nie lubię. Nienawidzę śmietany po tym, jak na wiecie migdałków musiałem cały czas bitmiki wpierdzielać. Ale serio. Bardzo dobra. I to euro coś kosztuje. Dałem 4 euro, bo nie widziałem ceny za bardzo. Ile to wszystko kosztuje. Tam są tłumy ludzi. Tylko muszę to szybko zjeść, bo szybko się roztapia.
Dajcie mi chwilkę. Jeszcze nie lodem skończyłem. A mam przyjaciela. To jest miłość na całe życie. Siema. Powiesz coś? Tobiasz. Tobiasz jest wstydliwy. Nazwałem go Tobiasz. Znaczy taką ma na imię oczywiście. Odchodzi. Nie lubi was. A chcecie, żeby was lubił, to lepiej zostawcie tutaj subskrypcję i zostawcie coś po sobie postać i łapki w górę i możecie też zaobserwować mnie na Instagramie i oczywiście na TikToku. Oczywiście już to będzie chyba na razie koniec, gdyż utraciłem sporo czasu na nagrywanie tamtego materiału. Okazało się, że pamięć już jest zapełniona i nie mogę wam pokazać miejsc, ale spokojnie. Wszystko z miejsc dowiecie się na TikToku, który wrzucę jeszcze dzisiaj. O Boże Święty, ale mi się chce pykać. Dlatego to już tutaj się żegnamy. Widzimy się już jutro. Filmik będzie wstawiony 27 czerwca. Więc albo będzie z 27 na 28, albo z 28 na 29. Więc następne filmiki będą właśnie z opóźnieniem czasowym, żebym miał czas, żeby to wszystko zmontować. Bo niestety, jak Freeze, ja nie mam montażystów. Nie jestem bogaty. W ogóle ciekawa drama właśnie wyszła z tymi piosenkami, z ich preorderem. Ludzie powstawiali wszystkie filmiki, znaczy wszystkie ich piosenki. No i banele są, więc lepiej tego nie róbcie, bo nie chcecie mieć do czynienia z prawem. Więc widzimy się już niedługo. Do widzenia. Cześć. Pokémon, złapię wszystkie je, bo to jest mój dobry ziom. Pokémon, złapię je to wszystkie je.